gwiazdy o tym. Dobrze wiem, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Gościmy dziś w oddziale 0294 Rzeszów u drugiego wicemistrza Polski z 2019 roku w kategorii maraton Jurgielewicza Andrzeja. Witam, witam wszystkich hodowców również. Na początku chciałbym tutaj zapytać o historię hodowli. Skąd ta pasja do gołębi? Hodowla u mnie zaczęła się już dosyć późno, w wieku, no, jak byłem nastolatkiem. Mogę nadmienić, że akurat pochodzę z Mazur. Praktycznie z regionu całkowicie na północy Polski, z miejscowości dość słynnej z hodowli gołębi pocztowych, ponieważ no, miałem kolegów do tej pory, mam kolegów, którzy bardzo dobrze lotują. Miejscowość się nazywa Dwóżno, koło takiego miasteczka Górowo i Ławeckie. No, z tej miejscowości mówię, no, pochodzi i dalej lotuje mój serdeczny kolega, którego pozdrawiam, Bogdan Dwulat. Oraz bracia Lipkiewicze, którzy tutaj też osiągali ciekawe wyniki w skali kraju. I mówię, te pierwsze kroki w gołębiarce były takie, że no praktycznie wtedy, w tamtych czasach, no, każdy chłopak coś tam, jak nie ryby, to gołębie. Ja również się no, tym zaraziłem, że tak powiem. Lotowałem nawet jako nastolatek, to był chyba bodajże 89-90 rok, gołębiami młodymi i nawet to ciekawie wychodziło, no były to całkowicie inne czasy. Te gołąbki nie były tak prowadzone, jak to teraz się odbywa, no, latały sobie cały dzień, po prostu przychodził lot, zbierało się te gołębie do kosza, wiozło na lot i mówię, był jeden zegar gdzieś w jakimś tam punkcie, gołąb przylatywał, gumkę się ściągało na WS-kę i do zegara, tak? No, ale mówię, to u mnie zostało zaszczepione te ptaki, ale no, przyszły czasy młodzieńcze, szkoła, studia, wyjechałem potem do Olsztyna, gołębie zostały tam zlikwidowane, chociaż kontakt ciągle z hodowcami miałem, także zawsze jakiś był weekend, to loty, przebywałem właśnie głównie tutaj u kolegów, obserwowałem i zawsze sobie mówiłem, że kiedyś te gołębie będę na pewno będę chował. Chociaż powiem, że start był zawsze ciężki, bo wiedziałem, ile to czasu i poświęcenia wymaga. Ja również mówię, są jakieś tam też różne zainteresowania, a wiem, że tutaj no, od połowy kwietnia do praktycznie do połowy września, no, z domu się ciężko ruszyć. Tego czasu wtedy nie ma prawie w ogóle. Dokładnie, ale lata mijały, poznałem żonę, która właśnie pochodzi z tej miejscowości, z Kraczkowej, chociaż wcale tutaj wcześniej nie planowałem, że będę tu mieszkał. Żona studiowała w Olsztynie, ale wyszło jak wyszło, wylądowałem tutaj właśnie w Kraczkowej. I gołębie się tutaj zaczęły w 13 roku. Powiem szczerze, też jeszcze dwa lata wcześniej obserwowałem tutaj hodowców rzeszowskich, jak lotują. Wtedy już mówię, powstały strony internetowe, można było te wyniki podglądać. Ale pewnego razu, jak już tutaj mieszkałem w tym domu, zajechałem do teścia i zobaczyłem dwa pocztowe gołębie. Nie? Byłem w ogóle zdziwiony, skąd te gołębie u teścia. Okazało się, że mojej żony siostrzeniec te gołębie przyniósł i co do czego okazało się, że on po prostu też interesuje gołębiami, bardzo go, no nie wiedział o takich lotach nic praktycznie, tak, no od słowa do słowa zaczęliśmy o tym rozmawiać, spodobało mu się to, no i wreszcie padł taki pomysł, no to słuchaj, stawiaj, róbcie gołębnik, tak, tam w budynkach u teścia, ja załatwię gołębie od moich kolegów z Mazur i spróbujemy rok polatać. I tak było. Koledzy z okręgu tam olsztyńskiego właśnie wychowali mi młode. Wtedy pamiętam, przywiozłem ich około chyba 70 i tak zaczęły się loty. Miał być w ten sposób, że ja miałem doradzać, pomagać, chodzić. Miałem przy tych gołębiach mój kolega Michał. Potem czas pokazał, że to się sobie zmieniło. No ale jak? No w sensu poszedł wtedy fajnie. Pamiętam, były dwie drużyny.
wtedy w sekcji pierwsze mistrza, drugie te drużyny zajęły. Sezon minął, co dalej, tak? No wtedy już się zaraziłem tym gołębiawym mimo to. No będę stawiał tu gołębniki i chyba te gołębie przynosił. No, ale mówię, wszystkie, czy one się to ublatają? Po takich rozmowach właśnie z kolegami stwierdziliśmy, że przerobię ten gołębnik, który był przygotowany na gołębie młode, wstawię cele i przelecę rocznymi. Zostanie 2-3, wtedy te 3 sobie przyszły do rozpłodu. No, wyszło odwrotnie. 2-3 może zginęły, a wszystko przeleciało. Obleciałem tymi rocznymi cały sezon bardzo dobrze. Moim zdaniem, jak na roczne, bo to maratony, wszystko mi te gołębie obleciały. Pamiętam, że do pierwszego maratonu byłem nawet tutaj na Starej Gołębie drugi w oddziele. No ale troszeczkę mi rozłożył pierwszy maraton. Nie dlatego, że nie wróciły gołębie, tylko u nas była taka zasada, że wtedy, w tamtym czasie seria była 7 z 18 typowanych. Rocznych wtedy, pamiętam, włożyłem na ten maraton chyba 40 parę. No nie wiedziałem jeszcze, nie znałem tej gołębi, jak one wrócą, jak tego. Pamiętam, że chyba pierwszy seryjny gołąb, który go odbiły, to był chyba 6 czy 7 gołąb. W sumie chyba było tam 16 czy 17 konkursów, no ale niestety zapadł tylko 5. Potem te stado podzieliłem, obleciałem to już do końca. Co dalej? Znów się rok rocznie skończył. No to mówię, gołębików jak nie postawiłem, tak nie postawiłem. Lecimy na stare. No i na stare już miałem wtedy dwulatki. Aha, miałem kończyć te gołębie. W ogóle nie chowałem młodych wtedy, bo mówię, po prostu nie będzie. Dlaczego? Bo tutaj jeszcze wrócę. Te gołębie, które jako roczne, to one były przywiezione bezpośrednio tak, od hodowców. Tam i one... Dokładnie. I tutaj taka ciekawostka, że tutaj no, nie jakieś tam żadnej aklimatyzacji czy tym względem. No gołębie, którymi lotowałem, były na numerach tamtych oddziałów, czyli 240, to jest oddział Dobre Miasto, oraz oddział 244, to jest Olsztyn. Miałem tam gołębie od kolegów z spółki Grzyżyk Jabłoński, Mietek Tański. Bardzo dobrze mi się te gołębie do tej pory sprawują. No, oryginalny gołąb Unii wychowany tutaj na przykład w 15 roku był pierwszym lotnikiem oddziału w samcach. Samiczka oryginalna wtedy dobrana w 17 roku była najlepszą, no była samicą w maratonie. Fani mi leciała, siadała tam dwa razy pierwsza na oddział z maratonów. Także te gołębie stamtąd przywiezione z północy na południe bardzo się tutaj dobrze zaklimatyzowały. Tak. Nie potrzebowały czasu. Dokładnie, nie potrzebowały nic czasu. I w 15 roku leciałem no, dwulatkami, tak? Tak. Miałem tam bodajże chyba, nie wiem jak to wyszło, bo pamiętam jak już kończyłem te loty roczne, to coś tam jakieś tam młody chyba kilka miałem, czy dostałem. Także miałem tam chyba 5 czy 6 roczniaków. Ale te dwulatki znów oryginalne, no znów mi super leciało. No wtedy pamiętam na stare w oddziele tam pierwszy wicemistrz, na młode wygrałem. Mistrz w okręgu już się pojawiły sukcesy, bo tam chyba był drugi wicemistrz w C. Tam w tradycyjnym, już nie pamiętam dokładnie. I tak poszło. 15, potem już dorobiłem tam, mimo to z drugiej strony tak będziemy tam, pokażę te gołębniki, gołębnik młody i lecę jak na razie z tamtej strony. No to przyszły takie dość ciekawe wyniki. No w 17 rok miałem dość ciekawy. W oddziele tutaj mistrz na młode, na stare, potem właśnie mistrz regionu Kraków w maratonie, tak. Czwarty przodownik tutaj w Polsce. No i 19 rok też był dość udany. Zresztą w tym roku też ciekawie. Tak? No właśnie w tym sezonie też chyba w czterech kategoriach w okręgu. Tak, pierwszy wicemistrz w GMP i drugi wicemistrz w kategorii A, co dziwne, bo przeważnie maratony zawsze, ale to w A, w D i w mistrzostwie tradycyjnym. No. Także wyniki są satysfakcjonujące. Tak, były lata słabsze, a czy słabsze. Na przykład 16 rok. No, na młode może tam pierwszy wicemistrz, na stare i oraz 18, ale to nie ze względu na hodowlę, tylko nauka i błędy, moje błędy. No, 16 rok pamiętam, pierwszy maraton, leciały gołębie super. Włożyłem na maraton, przysiadły mi gołębie, coś okazało, no, przychorowały.
rzęsistek, co byłem w ogóle w szoku, tak? Nie podawałem wtedy nic takiego zapobiegawczo, nie zakwaszałem wody, od tamtej pory zacząłem w tym kierunku iść. A znowu rok 2018, no to też była ciekawostka, no chyba tam, nie wiem, byłem czy drugi, czy trzeci w połowie sezonu. Trafił się lot krótki, bardzo szybki, zaspałem po prostu. Obudziłem się, stanąłem raptem na nogi, patrzę, pamiętam wtedy konkurs trwał tylko 7 minut. Jak przyjechałem wtedy do Gołębnika, no niestety nie miałem go koło domu, no to już było kilkanaście gołębi w Gołębniku. No, zacząłem je tam odbijać, ale wtedy straciłem, pamiętam, dużo punktów, że wiem, że chyba spadłem na chyba na 11 od razu, nie? Także, no ale to tak to się zdarza. Także trzeba tutaj, no naprawdę, no ciągle się uczyć, obserwować, przede wszystkim pilnować zdrowia, tak? I tutaj mówię, nie ma przypadków. Jeżeli coś tam się w Gołębniku dzieje, czy to skałem, czy to coś się musi dziać z tym gołębiami. Od razu trzeba reagować. Tak, dokładnie. Mówię, no nie ma, tu szpeca też. Gołębi, że tak powiem, nie bada mnie. Może z tego względu, że nie mamy tutaj jakiegoś takiego... zaufanego weterynarza? Może nie to, że zaufanego, tylko takiego fachowca, który by to... Woziłem kiedyś na badania tutaj do Rzeszowa, do weterynarii, czy do, już nie pamiętam, do weterynarii chyba, tak. No to co mi tam powiedzieli? Mówię szczerze, to co ja wiedziałem, wyszło trochę tam koksydiów, trochę tam... Ale to właściwie no, gdzieś tam w głębiach to zawsze tam siedzi, nie? Nic takiego było. Także, jeżeli chodzi o takie prowadzenie, to... Raz w roku w ciemno zrobię po prostu kurację na rzęsistka i myślę, tak to wygląda. O tym ale to o tym pogadamy. Tak. Teraz pokażemy, jak tutaj te gołębniki wyglądają. Pokażemy też taką ciekawą sprawę, jeśli chodzi o ten karmnik. Zasypowy, tak. Tutaj może już nie wiem, czy później, bo tutaj mówię, te gołębniki, które to hodowcy zobaczycie, no tak mówiłem, to są spartańskie, proste. To śmiałem się z kolegą, że prowizorki u nas są najlepsze czasami, ale mówię, no na razie są jakie są. W tym roku tam myślę tutaj właśnie na działce jesienią jakieś te gołębiki tu sobie postawić. Czy będzie lepiej, czy gorzej, nie wiem. No ale widocznie dobrze się te gołębie czują, bo skoro lecą, no to tak, tak. Mówię, nie mam tam jakichś problemów czy z chorobami, czy z drogami oddechowymi. Zresztą no, jakby chorowały, to gołębie po prostu by nie wracały, tak? Strat tam nie ma dużo. Także, no jest dobrze, tylko mówię, no jeden błąd, a czy no błąd, no jedna wada, no trzeba tam dojeżdżać, tak. To nie ma się tego pod ręką, nie mam czasu ich tak tam doglądać, że tak powiem, bo niektórzy często mówią, że praca i czas, no coś tym jest na pewno, nie, ale ja myślę, że tutaj bardziej mądra praca, czyli wiedzieć, co z tymi gołębiami trzeba mniej więcej zrobić, mieć wyczucie po prostu, nie. Nie każdy to ma, to tak samo jak ze wszystkim, nie. Trzeba te gołębie jakoś tak czuć. No, były różne lata, że przeważnie w tamte roki, te dwa ostatnie, jest tak, że te obloty robiłem dwa razy dziennie, a były też takie lata, że tylko zawodowe obowiązki zmuszały mnie do tego, że przyjeżdżałem rano, wypuszczałem tylko samczyki, samiczki latały tylko po południu. Było to 15 minut, sypałem karmę i uciekałem, nie? Też był dobry sezon, bo to chyba pamiętam, to był to 17 rok. Także nie wywożę gołębi w czasie sezonu na podwózki. Także tylko rozkręcam je tylko jak przez sezon. Jak trenują dobrze koło domu, to nie ma potrzeby. Dokładnie, jak trenuję dobrze koło domu, często to bywa tak, że jak te gołębi wypuszczam, to nie ma ich tam, załóżmy ten 20, pół godziny, tak? Dopiero nadlatują z powrotem, śmigną nad kominem i lecą gdzieś dalej, tak? Ale prowadzę te gołębie w ten sposób, że karmę odmierzam. Głównie to jest to na wadze, tak? Jedzą na jedno karmienie, przeważnie przypada to 2 deko na gołębia. To się zmienia, zresztą trzeba obserwować stada, żeby miał apetyt, tak? No, tam w piątek daje się trochę więcej. Wiadomo, tam może o tym później powiem, bo to karmy tam mieszam. I po południu również jadę na te 2 godziny. Także no, gołębie poświęcam w sezonie, tak powiedzmy, to te 4 godziny, tak? Ale mówię, jeszcze wspomnę, że ten mój wspólnik, no był ze mną, resztę założył rodzinę, ożenił się, wyjechał w 16 roku. Ja ogólnie, nawet powiem szczerze, miałem, no wtedy już mówię, no sam to nie dam rady, nie? Bo często wyjeżdżam i no trzeba likwidować. Nawet się ogłosiłem, żeby to sprzedawał, ale
Ale udało się nie. Z tą chorobą to ciężko załagodzić. Przyszła wiosna, tak jak dzisiaj słonko zaświeciło, gołębie były na grobniku. No spróbuj, jak to będzie. No i te gołębie się odwdzięczyły, bo to był 17 rok, no jak to likwidować, tak? A, dokładnie. Także teraz przejdziemy już do gołębników. Tutaj w gołębnikach w ogóle poza sezonem oraz w rozpodzie stosuję takie karmiki zasypowe. Są one dosyć bardzo wygodne jak dla mnie. Z tego względu, że mówię, nie mam gołębników koło domu, muszę dojeżdżać, to nie mam takiej potrzeby, żeby tutaj kilka razy je karmić, szczególnie w rozpłodzie. Wygląda w ten sposób, że tutaj wchodzi 20 kg karmy, zasypuję, gołębie sobie same to karmy pobierają i powiem szczerze, te młode również są fajnie odchowane, nie trzeba tutaj, nie widzę jakiejś tam różnicy, jak wcześniej karmiłem z takich karmików normalnych. Także tutaj mi podpowiedział ten karmik tu kolega z oddziału, bardzo jest to dla mnie wygodne bynajmniej. Często gdzieś nieraz jak wyjeżdżam w trasę czy coś, to po prostu zasypuję karmę, wodę zakwaszę, dodam coś i mam karmienie z głowy. Jedynie w zimę może być problem, jak woda zamarza. No tak. Nawet myślałem tutaj o jakichś podgrzewanych pojnikach, ale jakoś tam w roku sobie z tym radziłem. Gołębniczki, jak widać, malutkie. Ale funkcjonalne. Ale może funkcjonalne, gołębie widać się tutaj jakoś tam chyba w miarę dobrze czują. Trochę taka partyzantka, tak, ale... Muszą się dobrze czuć, bo... Możliwe, że to jest ostatni rok lutowania tutaj z tych gołębników, ponieważ będę chciał te gołębniki postawić koło domu, żeby tutaj nie marnować czasu na dojazdy. A jak na razie mówią, tak to mówią, prowizorki są najlepsze. Tak, ale tutaj też właśnie na podłodze jest sucha ściółka. Tak, to też to wprowadziłem ze względu na wygodę, tak, żeby tutaj w sezonie lotowym to sprzątam praktycznie tylko raz cele w sobotę po zakoszowaniu. Odkurzaczem wybieram kurze, a na tej ściółce, tą ściółkę wymieniam dwa razy w roku. Nie mam pod nią żadnych tutaj kratek, żeby ten pył odchodził od tej ściółki. Także tutaj będzie ta ściółka zmieniona teraz przed sezonem w kwietniu. I do jesieni, na jesień będzie ponownie wymieniona. Ale właśnie nie czuć tutaj, żeby tego kurzu dużo było. Tak, no to jak widzisz, tutaj już wcześniej o tym mówiliśmy, to nie ma tu jakichś takiej wrobionych wentylacji profesjonalnych. Tutaj właściwie wentylacja jest samoczynna, tutaj jest spod dachówek. Jest dużo tutaj szpar, ale nie ma tu przyciągów. Nie ma tu, powiem szczerze, nigdy nie miałem takich problemów, żeby gołębie jakieś drogi oddechowe tu chorowały, czy coś w tym sensie. Tutaj widzisz, z tyłu jest siatka, ten kurz ucieka, są woliery, także... Powietrze na pewno dużo tutaj mają. Tak, powietrze mają tutaj dużo. No gdyby było im tu źle, no to by też nie chciały lecieć, tak? Tak. A jakoś tam wracają. Ale gołębie zadowolone, szczególnie, że już połączone. Tak, połączone miały być niełączone, bo ze względu na mrozy, ale pogoda nam się zmieniła. 20 lutego puściłem w pary całe stado rozpód i lotowe. Tutaj powiem szczerze, że odnośnie lotowego to parzyły się jak chciały gołąbki. Tam może dwie pary tylko połączyłem tak jak chciałem. Tutaj właśnie, po których chciałem coś wychować. Reszta była puszczona. Tak, myślę, że za parę dni będą już nosić jaja. W tym roku lotowe stado będzie prowadzone tak zwane na sucho, czyli zniosą mi dwa razy jajka bez wychowu młodych. Powiem szczerze, robię tak od 2 lat. Wcześniej też robiłem z wychowem młodych, młodego przed sezonem. Powiem szczerze, nie widziałem żadnej jakiejś różnicy. Bo 17 rok chyba był wychowany młody, był dobry sezon, jak dla mnie. W 19 roku było bez młodego, też był ciekawy. Także... 17 był bardzo dobry wynik w maratonie, w 19 tak samo. Tak, tutaj właśnie no, 17 to na tutaj jeszcze oddział to na, tak, mistrz na stare, mistrz na młode i właśnie mistrz regionu w maratonie i czwarty przedonik w Polsce. A 19, no też tam był drugi wicemistrz Polski w maratonie, także... Też tam. I do takiego gołębniczka niedużego gołębki wracają. Także teraz już przechodzimy do konkretów. Na początku chciałbym zapytać, bo właśnie pokazaliśmy, jak ten karmnik zasypowy wygląda.
gołębie i lotowe, i rozpłodowe, wszystkie przez zimę mają tak samo karmę. Tak, odnośnie z tym karmikiem jest tak, że właśnie stoi ten karmik cały sezon w rozpłodzie. Gołębie sobie pobierają same karmę. Jedynie takie dodatki, co mogę dać, no to dodaję do wody. Jakieś tam witaminy czy zakwaszacze, tak? I poza sezonem i gołębie lotowe, wszystkie jedzą z tej karmiki. No, tak wspomniałem wcześniej, no jest to dla mnie wygodne, nie muszę jeździć tam cały czas dokarmiać. I to się sprawdza. Niestety nie ma takiej odwagi, żeby w sezonie lotowym również tak do tego podejść. Wiem, że hodowcy niektórzy no, trzymają gołębie na pełnych karmikach. No ale mówię, w sezonie lotowym, czy to młode, czy stare, to już dzielę karmę, bo to trzeba dać jakieś dodatki. Nie wszystko do wody można dać. Te karmy mieszam, chcemy, żeby zjadły to, co ja chcę, no bo mówię, tutaj odnośnie karmienia, to stosuję orzeszki ziemne, uważam, że na te długie loty jest to super sprawa. Dodaję, czy to tam łuskany słonecznik, konopie i tym podobne. I tutaj mówię, z takim zasypem karmiku nie byłoby to możliwe, nie? Może by to się sprawdziło, gdybym załóżmy jakieś miał tam bardziej funkcjonalne te gołębniki, karmię te gołębie indywidualnie w celach, to wtedy mógłbym to jakoś regulować, ale w ten sposób tak nie jest. No mówię, staram się to hodowlę ze względu tego, że mówię, no czasu tego długo nie spędzam, upraszczać jak najbardziej. Tutaj tam co widziałeś, no odnośnie sprzątania, no to jest ściółka, tak, ona jest wymieniana dwa razy w roku na nową. Gomiczki są malutkie, z tego względu tej ściółki tam nie muszę dużo, powiem szczerze, że na te moje gomiki idzie 6 worków. Także to nie jest dla mnie jakimś tam wielkim problemem. Te gomiki cele sprzątane są raz w tygodniu, poza koszowaniem gołębi, odkurzane. I to jak na razie mi wystarcza. Nie czuję tam jakiegoś tam zapachu, że to byłeś tam, to jest jednak, nie ma tam zrobionych może wentylacji jakichś tam profesjonalnych, ale sam ten układ tego dachu i tego gołębnika no, pozwala jakoś te gołębie w pewnym standardzie trzymać, nie? Właśnie chciałem tutaj jeszcze wrócić do tych orzeszków i do uczenia tych gołębi, jak one, żeby one się nauczyły jeść. A więc tak, z tym uczeniem, bo właśnie też niektórzy hodowcy mówią, że gołębie, mi się wydaje, że tak jak założę, no to jeżeli on już załapie te orzeszki, ten, to chyba nie ma dla niego lepszego jedzenia niż te orzeszki. Tylko co? Właśnie. No trzeba tak też zrobić, żeby mówię, jeden gołąb nie zjadł wszystkiego, a drugi nic. Dlatego mówię, karmię to wtedy z karmika, tak? I ja te orzeszki po prostu kruszę, nie? Nie robię tego w młynku, bo to kiedyś próbowałem, to za bardzo mieli. Robię w taki sposób, że to karmę, które mam wtedy właśnie podać, biorę tam w zależności garść orzeszków, tak, kruszę je łyżką w jakimś tam pojemniku, tak żeby one były pokruszone i takie właśnie rozkruszone orzeszki dosypuję do tej karmy, którą mam, wymieszam i tak zostaje to potem podane gołębiom. Orzeszki wchodzą, jak przychodzą 500, maratony, w czwartek dopiero, nie? Także to nie jest tak, że karmię to jest cały czas, nie? Odnośnie karmienia, to mówię, no tak samo to mówię, też wszystkie te informacje, które tam miałem, to albo mam od kolegów, albo mi coś tam podpatrywałem. Bynajmniej bazuję na karmach, w tej chwili mieszam. Głównie na Van Robesie, na karmach oraz Verselagi, tak. Karmię w taki system, że od poniedziałku praktycznie wchodzi już taka ciężka karma. Półbiałkowej. No wszystko zależy oczywiście od lotów, czy to loty krótkie, czy długie. W środek tygodnia jest takim dniem przejściowym. To jest taka, powiedzmy, bardziej dietetyczna karma. Czwartek, piątek też oczywiście zależy się od lotu. Wchodzi już karma taka bardziej energetyczna, węglowodanowa. No piątek, wieczór, no to wtedy tak mówię, dochodzę załóżmy jakieś tam mieszanki, czy to słonecznika łuskanego, czy konopi, czy również tych orzeszków. Dzień wkładania, no to wiadomo, czysta woda i trochę jakieś tam super diety. I po przylocie gołębi z lotu, no to może powiedzieć, że dostaję prawie ta sama karmę, co jak w piątek, jak wylatywały, czyli taka bardziej energetyczna z dietą. Też oczywiście wszystko zależy od lotu, tak? No jeżeli lot był ciężki, gdzieś tam wracałem wieczorem, no to trzeba tam wszystko już inaczej to kombinować i dodawać.
ale bynajmniej w ten sposób to robię. Odnośnie takich jakichś dodatków, nie stosuję w ogóle olei. Jakoś tak mi się to kojarzy, że to obciąża wątrobę, no ale nie wiem, czy dobrze myślę. No właśnie tutaj do tych dodatków zmierzam, bo mówi pan, że dużo białka dostają, w sensie w karmie, czyli tak, w grochu, a jeśli chodzi dodatkowo? Nie, właśnie nie też ma. Nie. W ogóle nie stosuję rzeczy takich, tych posypek energetycznych, nie? Czy to białek, czy uważam, że moje takie jest zdanie, że gołąb jest ziarnojadem i tam powinien swoje te rzeczy, które są mu potrzebne, wyciągać z karmy. Chociaż dodatki stosuję. Powiem szczerze, mówię tak, to nie, no czasami człowiek nie ma odwagi odstawić tego, bo tam mówię, no trzeba dać chociaż trochę, żeby swoje sumienie uspokoić, że coś się zrobiło. Żeby spokojnie spać po kaszowaniu. Możliwe, że gdyby że twierdzę, że można byłoby sezon też ciekawie oblecieć na samej karmie, oczywiście odpowiednio bazując, tak, normując herbaty i też by to zgrało rolę, ale stosuję, tak, no tak chyba najwięcej to z Ronfrida, tak, no, czyli ten Blitz, Carni Speed, co tam, jakiś tam żel oksygen. W tym roku chcę tam troszkę wprowadzić taki, no, tutaj też podpatrując innych hodowców, tak, w necie, właśnie, żeby ten poniedziałek, wtorek zająć się troszkę bardziej tutaj, żeby na tego grzyba i tę wodę, żeby tego głębia po tym locie oczyścić, bo miałem z tym problemy, wiem, że to jest bardzo istotna sprawa, żeby o te zdrowie gołębi zadbać, szczególnie o rzęsiska. I tutaj mówię, no, w gołębie przychodzę z lotu, no to tak mówię, to standardowo, tak wiadomo, jakiś tam miód, elektrolit, coś na drogi oddechowe, bo środki na drogi oddechowe podaję do wody w piątek i po locie, tak? Przynajmniej są to jakieś płynne, czy to z Hablapsa, Inhalik, czy jakieś tam inne środki na bazie ziół, tak? Herbaty również parzeł, tak? Także w ten sposób. Tak. A jeśli chodzi tutaj o motywowanie tych gołębi, bo gołębie przed lotem pan pokazuje. Tak, właśnie odnośnie tej motywacji to wygląda w ten sposób. Zresztą też założyłem, że to jest tak. Jak gołąb jest dobry i leci, to co by tam nie robił, to i tak gdzie leciał, tak gdzie leciał. No, w tym roku tak samo, no, miałem, załóżmy, taki pięć samiczek, które mi ciągnęły cały ten wynik. Taka to jeszcze nawet ciekawostka, że miałem taki lot między maratonami, że wsiadłem 5 samiczek naraz, w dziesiątce tu w pierwszej w oddziele i wszystkie były C, czyli wszystkie intermistrzostwa, czyli one już leciały i powiem tak, że ja pokazuję przed lotem. Z tego względu też dla wygody. Po prostu one sobie tam pochodzą, wcale ja przymknę, jak są przed 500 czy krótkie loty, siedzę tam z 20 minut. Wtedy mi wygodnie łapać. Łapię te gołębie, zakraplam z Ronfrida tym Avisanem, załóżmy, do noska i do kosza, tak? Daję to od 3 lat i też uważam, że to jest coś tam, myślę, że to przed coś samym, tam... Przed samym łapaniem? Dokładnie. Jak łapię gołębie i koszuję, są te środki, tam znasz chyba, tak, właśnie, tak. Bo tak o, są dwa rodzaje kropli, które są super. Rozitol to jest takie wykrztuśne, które tam można przed sezonem oraz tam z raz, dwa w sezonie podaje. Na początku tygodnia. Na początku tygodnia, tak, tak. Bo to wtedy są takie sytuacje, jak gołębie są zawalone, że normalnie to lecą mi te smarki. Takie są przypadki. A Avisan to jest taki raczej ziołowy, taki probiotyk, no, z tego co tam się czyta, tak. I daje to, czy to pomaga, na pewno nie szkodzi, nie? Mi się wydaje, nie? Także pokazuję te gołębie, tak mówiłem. Przed maratonami robi to tak, że siedzę dłużej, nie? 2-3 godziny przed lotem. I teraz tak, czy to ma, bo wiem, że no dużo hodowców nie pokazuje, tak? I super, nie? Tylko mówię, ja też tak z rozmów z kolegami, jeszcze z bardziej doświadczonymi, zawsze mi tak mówili, że Andrzej, jak pokazujesz, to pokazuj cały sezon, a jak nie pokazujesz, to nie pokazuj. Ma to wpływ na pewno. Jaki? Już to daję przykład. Miałem, pamiętam, taki sezon, to był któryś to rok, że, myślę sobie,
nie pokażę dzisiaj przed lotem tych samców. Połapałem samce z cel. Potem samce, jak już były w koszach, wpuściłem samiczki z gumika do tych cel. Tam posiedziałem trochę i zacząłem je łapać. No to była taka wywrotka dla samców, że pierwszego samca, którego odbił mi się w zegarze, to był 19. Reszta samice i to mało tego, to był jakiś roczniak, który w ogóle tam nic. Wszystkie samce, wszystkie te lotniki wtedy, bo tam wiem, że miałem komplety konkursów, wszystko mi poszło. No nie, spodziewałem sobie na drugi lot. No nie, nie, to już wracamy do punktu wyjścia. Możliwe, gdybym nie pokazywał ich od początku sezonu, że też to byłoby. Akurat w przypadku tych gołębi, które mam, jakieś zmiany nie są istotne i czy ja im pokażę, czy gdybym pokazywał, czy nie pokazywał, myślę, że leciały podobnie. Wiem na pewno, że jeżeli ktoś się na tym zna, szczególnie chodzi o samce, ma te samce rozpisane, to może lecieć super. Nie? Są tacy w Polsce hodowcy, którzy potrafią to robić i potrafią do tych samców dojść. U mnie w stadzie lotowym, to chyba jak w większości tutaj słyszę, bo teraz widzę, jest taka tendencja, że dużo hodowli przychodzi na lotowanie samimi samicami. U mnie też, powiem szczerze, wygląda to podobnie, bo powiedzmy po tym sezonie, tak, no prawie samice mi prawie tylko leciały. Ale też trafiają się i dobre samce, które pasuje ten styl tego prowadzenia. Bo tak jak mówię, robię to tak jak robię i muszę głębiej się jakoś do tego dostosować. Te, które się dostosują, no to gdzieś odpadają, giną, tak. Nie wiem, co się czy usuwa. No wiadomo, jak nie leci, nie robię kursu, no to te głębiej są usuwane. I są takie samce, którym ten styl pomaga. No, przykładem może być fakt, że przez tamty roku w tej drużynie drugowice mistrza Polski w maratonie były dwa samczyki, tak? I jedna samiczka. No, samiczka akurat była najlepsza, tam była, miała tam dwa koficet, była tam pierwsza, druga na odcią, mniejsza o to, ale te samczyki też dużo mi pomogły. No ale to powiem szczerze, jak załóżmy, bo lecę totalnym wdowieństwem, przeważnie tych gołąbków mam niedużo, bo 50-54 gołębie, bo nie mam więcej i miejsca nawet. No właśnie do tego też zmierzałem, że tutaj tych gołębi na spis jest zazwyczaj niedużo. Niedużo. Selekcja jest dość ostra, mocna. Od 3 lat jest u mnie taka sytuacja, że przed w tym roku będzie, że mam 23 gołębie stare, reszta dochodzą gołębie roczne. Młodych też chowam tam 40-40 parę. No i z tego potem trzeba jakoś to wszystko upchać, nie? Także chowam sobie tam załóżmy no, po 2 młode, po 3 z jakichś par rozchodowych, bo mówię, wymieniam, coś sprowadzam gdzieś z kolegami, no, trzeba próbować. Powiem szczerze, gołębi trzeba tyle przesiać, żeby na coś trafić, że masakra. No, były u mnie w hodowli gołębie i drogie, i takie, i owakie, no ale suma summarum, no, bardzo dobrze mi się sprowadzali na te gołębie z Mazur. Szczególnie właśnie tutaj takich, potem pokażemy tych parę gołąbków, gołębie właśnie z tych dwóch hodowli, tego Bogdana 2 lata, gdzie mam od niego no, takie no, super fajne gołębie rozpłodowe. Tymi gołębiami również zacząłem latać. Te gołębie latały do chyba jeszcze 4-5 lat, leciały ciągle, były tutaj, mówię, latały fajne wyniki. Tak samo mówię gołąbki tu tego Grześka Jabłońskiego. No i jeszcze od tam kilku hodowców tam właśnie z tamtej strony. Ale też prowadzę jakieś gołębie, tutaj mówię, z różnych wymian czy w ten sposób. Także gołębie mam niedużo, może tutaj dobrze, może bardziej o nie zadbać. No mówię, tutaj wyżej taboreta nie podskoczę, mam w tej chwili są takie warunki, jakie są, nie mogę tam za bardzo kombinować. Chciałem, powiem szczerze, tam przydałby się taki gołębik, może właśnie, żeby te wszystkie jednak te młode zostały, ale to znowu związało się z rozbudową. No a przecież planuję już tam nic nie robić, tak? Ale mówię, zanim życie to zobaczymy, jak to będzie. Mogą tu jeszcze gołębiki stać, a będę tam dalej lotował, tak? No i co? Ale to mówię, wszystko kwestia czasu i chęci tego dojazdu. To mnie troszkę już męczy, nie? To fakt. Tak, a jeszcze jeśli chodzi tutaj o tą selekcję, no bo jeśli jest 23 gołębie tylko stare, to w zasadzie te starsze gołębie już do którego roku lotowane są? Lotuję dość intensywnie, tak? Czyli u mnie roczne lecą wszystkie 500-ki, wkładam również roczne na maratony.
tak jak wcześniej wspomniałem, no te pierwsze te lata były takie, że leciały oddechy do oddechy. W tamtym roku również ostatni lot maraton, włożyłem całe stado, tak? Wróciły wszystkie, dobra była pogoda, także i założyłem, że już jako pięciolatki one już tak, już mi tak nie lecą tak szybko. Jak wiadomo, jak się trafi jakiś ciężki lot, no to one wtedy pomagają, ale tracą troszkę to na prędkości. Także, no ale jak to wygląda u mnie właśnie struktura stada? Na przykład, no, z 16 roku będą lotowane w tym, mam tylko dwa gołębie, będą lotowane tylko dwie samice. No to akurat tak jest, że no jedna samiczka jest pierwszą lotniczką okręgu w kategorii B, druga znowu jest pierwszym lotnikiem tu u oddziału. Także no, taki gołębi. Także zostały. Miejsce jest tylko dla tych najlepszych. Tak, z 17 roku jest chyba cztery gołąbki. No ale też tutaj właśnie tam wystawiałem je tutaj do okręgu na jakiś tam wtedy, bo tak był, teraz był korespondencyjna, tak? Tak. Wycena, także każe coś tam, jedna samiczka jest drugim lotnikiem oddziału, no gdzieś tam w kategorii i tam w kategoriach też tam fajne miejsca zajmowały. Także no takie gołębi zostają, tak? I jest ich, no mówię 23 stare, no to wiadomo, trzeba. Reszta dojdą młode. Też tam te młode, no to trzeba jakoś to przebrać. No przeważnie było tak, jak mi miałem jakieś 3-4, no 4 to rzadko się zdarzało, że jakieś tam pary, nie? No to jednak gdzieś tam komuś odstępowałem, tak? Już po sezonie. Po sezonie, dokładnie. Mógł sobie ktoś przyjechać, wybrać, wziąć i to zostawiamy sobie. No, no bo też po tych nawet, bo lotuję właśnie od 2013 roku, po tych latach też mi się troszkę to stado już uformowało, ukształtowało. Mniej więcej wiem, niektóre gołębie już mi się rozbudują w stadzie, no bo lecą, tak? No, to że głównie ptaszki, które no, z hodowli, wiadomo, że one tam w papierach mają i tam to i właśnie taki mój najlepszy rozpodaj, no to tam z Kopmana. Bardzo dobrze mi się tu sprawują gołębie, które były sprowadzone od braci Łebuch. Właśnie taka moja samica fajna rozpłodowa, która właśnie dała mi, właśnie ta co jest lotniczką oddziału, jej gnieździak brat, sam roku był w drużynie w maratonie, no to jest wnuczka słynnego ostatnio tego gołębia, mojego wosa, tak, braci Łebuch. Także no to i Kopmany z tej hodowli, które były tam zakupione, też się fajnie tutaj sprawdzają. No ale różne ptaki, mówię. Ja bardziej bazuję tutaj, nie chcę tych rodowodów czytać, bardziej mnie interesuje, co tam te rodzice lecieli, tak? No są jakieś te gołębie, wiadomo, i po gołębiach olimpijskich na rozpłodzie. No właśnie, i jeszcze teraz przejdźmy do rozpłodu, bo rozpłód jest stosunkowo też nieduży. Nieduży, no w rozpłodzie mam i tak dużo, bo w tym roku mam 15 par. Ja to ze względu na to, że mam nowe gołębie wprowadzone, po prostu wymieniłem się z kolegami, coś tam chcę spróbować, nowo krew, może coś z tego wyjdzie. No, na razie nic nie mogę o tym teraz powiedzieć, gołębie są ładne, ciekawe. Zresztą gołębie w ogóle, które mam właśnie te z Mazur, są jak dla mnie to bardzo ładne. Ten kolega właśnie, którego mam większość, to, no to jest takim szpecem do rozpłodów. Jak wystawia gołębie na wystawie, to przeważnie 80% to wraca z nagrodami za standard. Nie? Także pod tym względem te gołąbki są fajnie poukładane, ładne. I tutaj no to nieraz widać, jak się kuszuje gołębie, tak? Widzę tam czyjś biorę hodowców, tak? No to troszkę te gołębie są jakie są, ale u mnie tak samo lotniczki, są malutkie czasami, ale ci super, tak? Także to też fajnie mi się gołębie wiadomo, ładne na gołębniku. Każdy lubi popatrzeć na ładne gołębie, ale mi się wydaje, że najważniejsze to jest to, żeby jednak ten gołąb miał budowę, która pozwala szybko wracać z lotu, czyli te ramię krótkie, upierzenie, skrzydło. Nie musi być to jakiś tam wzór, standard, tak? On po prostu, ciało jego nie powinno przeszkadzać mu w locie, nie? A kiedy to widać często, prawda? Jak mamy te loty z wiatrem. Wiesz czasami, co nieraz siada pierwszy na gołębniku. Takie kurcze wywrotki, które jak jest normalny lot, to gdzieś przylatują na końcu. No. Tak to bywa. No. No i jeszcze muszą mieć w głowie, żeby lecieć. Tak, muszę mieć w głowie. No i też, no to też chyba Ameryki nie odkryje. No to muszą być no to dobre gołębie. No bo jednak mówię, no te gołębie muszą coś mieć w tej głowie, żeby wracać. Trzeba ich szukać, dobierać. Wiadomo, że trzeba szukać tych gołębi po najlepszych gołębiach. Nie zawsze do tych gołębi jest
dostać, jakby się chciało, czy to względów na, czy to finansowych, tak, czy innych. Ale, ale no, trzeba do głębi dążyć, szukać. Fajnie oczywiście, tak jak ja zacząłem, tak, no, dostać w prezencie, bo to w prezencie te gołębie dostałem, gołębie, które już były wyselekcjonowane. Koledzy, którzy no, mi odstępowali, to często było tak, że no, brałem sobie jednego z lęgu, jeden zostawał u kolegów i tak, tak to było. No bo mówię, to jest szczególnie właśnie tym początkującym hodowcom młodym, no, można powiedzieć, że no, mają podgórkę tak czasami. Jeżeli nie mają dobrych kolegów, no, przyjaciół, którzy by mi to poprawdzili, pomogli, no to kupują na tych aukcjach czy gdzieś, gdzie te gołębki, nieraz ich nie widząc, nie wiedząc, co to będzie, poniosą koszty, czas, no i się to nie wychodzi i mogą się zrażać, tak? No ale no niestety, no, jest to taki sport, że tutaj trzeba tych gołębi szukać. Ja też ich mimo to przywoliłem dużo. Gołębie, które przykład, lecą tam na Mazurach dobrze, tutaj się nie chcą w ogóle sprawdzić. I to kombinowałem, dobierałem te gołębie, krzyżowałem, nie te. I tutaj się nie, czyli coś, to im tu nie pasuje, albo w regionie, albo w moim stylu prowadzenia stada, nie? Bo to też może po prostu inaczej te gołąbki prowadzę. Ale mówię, też pamiętam rok 16, wtedy właśnie co odszedł już ten wspólnik. Mówię, kończę tę hodowlę, bo raz, że nie mam ich warunków. Mówię, co ja tu będę chodził, czas marnował, zajmę się czym innym, bo no, co ja tu ugram, tak? I także tutaj też to no, tacy młodym hodowcom można powiedzieć, że bo widzieliście te gołębniki, nie trzeba tam jakichś wielkich nakładów, można coś zrobić, jeżeli spojrzy się możliwość na jakimś stryżku i tymi gołębiami się też bawić, może nie jakiś tam mega wysokim poziomie, tak? Ale mi się wydaje, że te wyniki, które tam do tej pory osiągnąłem, no to jakoś tam satysfakcję mi dały, tak? No. Nie ma nic piękniejszego, jak już ten lot i ta adrenalina w środku, jak to gołąb wsiada, nie? Serce gorąco i no, gdyby tego nie było, to pewnie byśmy, no, bo też nie wierzę, no dużo hodowców mówi, szczególnie tym, co im nie wychodzi, no, on lubi, on tylko lubi popatrzeć, no, każdy chce coś ugrać, każdy chce coś, tylko mówię, no, sobie tak to tłumaczy, tak, żeby jakoś to wyjść twarzy. No, a gołąbki mówię, no, przez te lata 13, no, nie wiem, nie mam miejsca za bardzo, gdzie tych pucharów trzymać, bo jest tego, co się nazbierało. Sporo i dobrze, nie ma co narzekać, bo znam takich hodowców, co narzekali, że dużo pucharów, a teraz już ciężko o ten pucharek, tak? No właśnie. Także są super, no, także... Tak, także tak teraz może przejdziemy właśnie pokazać te gołębie. Tutaj tak, z rozpłodu tak. Pokażemy trochę. Wziąłem takich, pokażę tutaj swoich parę lutników oraz tam chyba 2-3 tam wziąłem z rozpłodu, żeby hodowcy to zobaczyli, jakie to tam mamy. Tak. Gołąbki. Tutaj przyniosłem parę takich gołąbków do pokazania. Tu akurat jest samczyk z rozpłodu. Od szanownego mojego kolegi z Mazur. Tutaj jest właśnie w jego krwi płyną kopmany od braci Łepuch oraz rodzina najlepszego lotnika właśnie tego mojego kolegi, który był 2 razy pierwszym lotnikiem okręgu w kategorii A oraz ogólnie ten drugi lotnik regionu Łódź. Także z tych gołąbków mi fajnie się sprawują. Co ciekawostka, 11-lotek obustronny. Dużo mam 11-lotków w ogóle na swoim stadzie. Także tak. To jest ojciec w tym roku najlepszej lotniczki oddziału. Syn był w tamtym roku w drużynie w maratonie. W tym roku 2-latka córka u mnie jest najlepsza. Ma tam chyba 6 czy 7 koeficjent z maratonu. Siadała pierwsza na oddział z maratonu i z krótkich dobrze. Także z różnych łączy z różnymi samiczkami te gołąbki się pokazywały. W tym roku wyjątkowo powróciłem do samicy, bo przeważnie przeparzam gołębie, ale wróciłem do pary z 16 roku właśnie, co wychowałem te dwa lotniki. To, czy się sprawdzi? Nie wiem, bo jeszcze jest taka kwestia, że no, te gołąbki są też bardzo ładne w ręku. Nie? Tutaj przyniosłem samiczkę tego samczyka, którego wcześniej pokazywałem. Właśnie po tej samicy i potem z samczyku wychowałem te lotniki. Dwa. I
To jest samiczka, też matka to jest wybitna lotniczka z Mazur. Chyba tam pierwsza czy druga lotniczka okręgu w kategorii C. A ojcem jest gołąbek zakupiony też z hodowli braci Łepuch po właśnie tym małym wosie, tak? Który ostatnio jest dość słynnym gołębiem na pewną aukcję. Także samiczka dość duża, trzeba jej dobrać ładnego samca, ale myślę, że z tej pary, z tego łączenia nadmienię, że to jest od mojego kolegi, też już z Mazur, Janusza Klepackiego. Następna samiczka z rozpłodu, po której wychowałem, może powiedzieć, no, dwie najlepsze samiczki w maratonach. W 2017 roku córka była najlepszą w tej drużynie. Z trzech maratonów wtedy, pamiętam, miała koeficjent coś około 7. A w tamtym roku w drużynie z maratonu też jej córka, już w złączeniu z innym samczykiem, też była najlepsza, siadała pierwsza, druga na oddział, miała tam koeficjent 2 coś. Także daje mi ta samiczka fajne gołąbki. To znowu jest łączenie, samczyk to jest zakupiony od braci Czarnych z Jansenów, a czy odwrotnie, przepraszam, to matka, a ojciec to jest od hodowli Leszka Pielesiaka. Zresztą z tego łączenia, bo no, rodzeństwo tej samicy też super leci. Tutaj mam samiczkę lotową, to jest tegoroczny najlepszy lotnik oddziału Rzeszów. Jako jedyna ma komplet konkursów. Także w tamtym roku jej brat Gnieździak właśnie był w drużynie w maratonie. Powiem szczerze, ona, gdyby nie było tamtego samczyka, bo też siadała równo, ona różnie by mi zamknęła tego drugiego wicemistrza Polski, bo też miała tam koeficjent dość niski. Siadała tam w czubie w oddziale z maratonów. Następna samiczka lotowa to jest pierwsza lotniczka okręgu w kategorii B w tym roku, 16 roku. No i odnośnie jej pochodzenia, zaraz pokażę jej matkę, po której właśnie wychowałem dwie dobre lotniczki, to wywodzi się tam z Hołbenów. Możemy jeszcze skrzydło pokazać jej? Czy krótkie, czy długie? Bez różnicy? Bez różnicy, tak. To jest siostra tamtej, półsiostra, tak? Po jednej matce, tej wcześniejszej samiczki, co była w B. Pierwsza. To jest znowu drugi lotnik oddziału. Samiczka, tak? U nas tutaj w Rzeszowie, także. I też fajne ma tam kategorię. Ona była wystawiona, akurat ją wystawiłem chyba w I. Zajęła tam czwarte chyba, ale no w innych kategoriach, po prostu nie tak jak wystawiłem, w D miała też fajny koeficjent. Także leci równo i w czubie. W tamtym roku z jednego maratonu była pierwsza na oddział i druga w okręgu. Tak? Drobna samiczka, nieduża, ale... Ale się sprawuje. To jest matka tych dwóch poprzednich samic, właśnie tej lotniczek, drugiej lotniczki oddziału oraz tej pierwszej w B. Stara samiczka, jeszcze właśnie od tego mojego kolegi z Mazur, Bogdana, z 12 roku. Powiem szczerze, nie chowałem po niej dużo młodych. Mało tego, była nawet odsprzedana, ale w tym roku ją odzyskałem z powrotem, bo mówię, mam po niej trzy gołębie, tylko wychowałem i trzy, no, wybitne. Także w tym roku będę po niej próbował coś wychować. Tak jak mówię, ma tam w rodowodzie we krwi, no, tą gołębie Hołbena. Tu jest następna samiczka, też tu fajnie się zapowiada. To jest samiczka wychowana po pełnej parze z drużyny z maratonu 17 roku. Samczyk był z samiczką, także też siadała w tym roku w czubie tu w oddziele. Tutaj kolega mnie prosił, żeby przygotować jakieś gołąbki, no, na aukcję. Powiem szczerze, no, o tej porze roku już w mojej tej hodowli to naprawdę ciężko coś było znaleźć.
bo to wszystko, co zostało, to już było przygotowane do lotu. No ale tak, no, wybrałem takie dwa samczyki. Ten samczyk jest to syn najlepszej właśnie samiczki z tamtego roku w maratonie, co miała tam koficę 2 coś. Ojciec jest tam chyba coś około 10 lotnika oddziału. Jest to także nieduży gołąbek, zresztą matka też była podobna, ale tam krew ma dość. A numer jego ciekawy. Jaki jest? Numer to jest 11802. 11802. Oddział nasz 0294. To jest drugi samczyk roczny. Te gołąbki były lotowane jako młode. To i samczyk znowu po dwóch gołębiach od mego tego kolegi z Mazur. To jest rodzina tego niebieskiego jedenastolotka, tego z Kopmana, bo to jest po jego półbracie. Także a babka tego gołąbka to była chyba tam też najlepsza samica tam w oddziele w Dej i w okręgu. Tam z Wanerowej się wywodziła. Także zostały u mnie jeden samczyk do lotu, miałem dwa, też czerwony, zobaczymy jak to. Także to gołębie zostało wyjęte. Tak, i to o numerze 11844. Gołębie wyjęte z gołębika. Gołębie wyjęte z gołębika lotowego. Powiem szczerze, że no, zostały mi teraz dwie samiczki wolne, ale to mi nie szkodzi. Będzie tych samczyków, nie, bo tak wszystko było już w parach, nie? A w tej chwili dwie owdowiały. Niech się biją następne samczyki. Na zakończenie chciałbym tutaj podziękować za te dwa gołębie na aukcję, no bo jakby zostały wyjęte już z gołębnika lotowego, no to no były... No możliwe, że coś później, tak, jakby coś tam hodowcy byli zainteresowani, także nie ma problemu. Ja mówię, sobie tych młodych dużo nie mogę zostawić, par jest, można próbować. No tutaj co niektórzy no też tam ode mnie tam gołębki brali, no i chyba tam są co niektórzy, wiadomo, jedni są zadowoleni drudzy nie. Wszystko zależy też od podejścia, ale mówię, tutaj tak, te samczyki, mówię, były przygotowane, czekały teraz na loty. Niech tam służyło gdzie indziej, a tutaj mówię, no będą dwie samiczki wolne, ale myślę, że to jakoś sobie z tym poradzę. Tak, czyli na zakończenie jeszcze raz dziękuję, no i słowo może dla takich młodych hodowców. No ja też również dziękuję, że tutaj mnie odwiedziłeś. Tutaj no, młody hodowcy. Może powiedzieć, że może wiekowo nie, ale też jak hodowca jestem młody, także mi to ciężko, no tak. Ciężko takich tutaj rad udzielać jakichś, bo są tutaj, mówię, na pewno hodowcy doświadczeni ze stażem i tutaj trzeba się ich słuchać. Nie każdy chce się dzielić tą wiedzą. Ale co tu mógłbym powiedzieć? No tak jak widzieliście na początku, naprawdę tutaj nie ma tutaj jakichś kompleksów, czy to odnośnie, że przed kogoś tam nie stać jakiś tam drogi materiał, czy gołębniki, bo można jakoś tak w miarę to rozsądnie i w takich gołębnikach oraz z tym materiałem coś zrobić. Tutaj jest istotniejsze, że no, tak moja taka obserwacja, no, że trzeba się trochę się z tym urodzić z tą hodowlą. Nie? Nie każdy sobie to poradzi, tak to nieraz to, ja to mogę tak porównać do klubu piłkarskiego, nieraz to często to powtarzam, że no, mówię, jest Barcelona, piłkarze najlepsi na świecie, chłopaki nic nie grają, przychodzi drugi trener, poukłada wszystko i znów wszystko gra. Podobnie jest tutaj, nie? I mówię, trzeba sobie tą hodowlę jakoś tak w miarę układać pod siebie, nie? Nie kombinować za dużo, bo jeżeli ktoś jeszcze nie ma na ten temat wiedzy, a zacznie kombinować, to tak już z tego nie wyjdzie. Lepiej to uprościć pod siebie, wtedy będzie miał lepszy efekt. No tak jak wspominałem, no, czy to karmienie, widziałeś te karmiki zasypowe, tak? Tu już mi ułatwia, czy tutaj z tym sprzątaniem, jakoś tak trzeba to kombinować, wszystko, żeby to było, żeby to po prostu się nie zarobić. Jak najprościej, tak. A mówię, robić dużo, kombinować, to też nie tędy droga, nie? Na pewno mówię, no trzeba trafić na te dobre gołębie, nie? Ja też ich wertuję, też dużo tych gołębi już przerobiłem, kiedyś pamiętam tutaj wywalałem właśnie te rodowody, których gołębia, które już dawno zapomniałem, no aż byłem taki zdziwiony, że tych gołębi już tu nie ma, a takie piękne
piękne gołębie i linie, no ale tak jest, nie wszystko się sprawdzi, nie? Także mówię młodym hodowcom, czy tam wszystkim hodowcom, no to mówię zdrowia. Mam nadzieję, że ten sezon jakoś tam się rozpocznie w tym roku normalnie. My akurat jesteśmy tutaj oddziałami wschodnimi, także dla nas będzie prościej, nie wiem co będzie z oddziałami na zachodzie, no, ale w tym roku było też chyba ciężko, a jakoś te loty nam poszły. Myślę, że w tym roku zaczynamy chyba jak większość Polski. Pierwszy lot konkursowy mamy już tam 20 tam chyba któregoś kwietnia. Głąbki w tej chwili gniają się lotowe na jajka. Będą jeszcze raz, będą rozłączane jeszcze raz, będą miały jajka i tak 2 tygodnie przed sezonem zostaną już rozłączone i wejdą już w obiegówkę. Tak? Jakieś treningi we wózki, podwózki i w trasę. Może tam przy pierwszych 2 lotach do 500 jeszcze gdzieś wywiorze raz w tygodniu. A tak to będą miały oblot tylko do. Także no jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.